Miałeś wypadek? Ubezpieczyciel zniżył wypłaty Twojego odszkodowania. Lift Investment. Profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. U progu sezonu 2019 aura jest łaskawa dla żużlowców. Zawodnicy Forbet Włókniarza mają za sobą już kilka treningów przy Olsztyńskiej. Swoim zawodnikom bacznie przygląda się prezes Michał Świącik. Kto już zdążył zaimponować szybkością? Trener Marek Cieślak jest bardzo zadowolony. Zarówno te wyjazdowe próby na torze wypadły bardzo obiecująco. No i tutaj w Częstochowie u nas na naszym torze zdecydowanie trener chwali, szczególnie tutaj Pawła Przedpełskiego, który widać, że jest szybki, jest pozytywnie naładowany energią i to jest bardzo fajne. Na razie może z takimi gdzieś tam ocenami jeszcze tak chłodno podchodzę, więc wiadomo, że poważne ściganie dopiero jest przed nami, więc na razie staram się dojść do ładu z tym wszystkim, ze sprzętem i tak dalej. Fajnie, bo już się u chłopaków pojawia uśmiech, u mnie też, że już pierwszy trening jest jazda z taśmy, więc nie jest też, że tak powiem, nudne kręcenie kółek, tylko już jest jakaś tam rywalizacja, więc no, zaczyna się fajnie. O tej porze roku pogoda nie zawsze była tak przyjaźnie nastawiona, wspomina Michał Gruchalski. Pamiętam to, bo jechałem akurat wtedy na zawody do Piły i tak rano się obudziłem, patrzyłem w śniegu do kolan, mówiłem, no to pojadę na pewno. To jeszcze pan Andrzej tutaj z podboksu nam traktorem odśnieżał, żebyśmy mogli w ogóle boks otworzyć. No ale teraz widzę, pogoda jest zupełnie inna, słoneczko świeci, ciepełko jest, więc korzystamy. Pierwsze wrażenia po zimie, tor już przy Olsztyńskiej, fajny do jazdy na Memoriał, fajny na ligę? Tor super. Stolik, można jeździć, ścigać się spod taśmy. Zobaczymy, może dzisiaj coś pojeździmy spod taśmy. Jak twój park maszyn do sezonu przygotowany? Na razie mam dwie treningowe jednostki. Na zawody będę miał tak już pod ligę. Trochę pojeździłem. Byłem w Gdańsku też. Tu prezes mnie puścił właśnie do Gdańska, żebym trochę potrenował, bo u nas nie było niestety warunków pogodowych. Teraz to wygląda dużo lepiej, torek fajnie przygotowany, także trenujemy od poniedziałku do piątku. Sobota zawody, niedziela zawody, potem jakieś treningi, jedziemy na rewanże. Nowego sezonu nie może się doczekać przewodniczący Komisji Sportu w Częstochowskiej Radzie Miasta. Niedawno mieliśmy prezentację, wszyscy mówiliśmy, że tęsknimy za żużlem, no w końcu mamy. I to mamy fajnie, bo mamy weekend, w sobota, niedziela, dwa mecze, Memoriał i sparing z Wrocławiem. Ja już się nie mogę doczekać. Kibiców zapraszamy w sobotę i niedzielę na stadion, bo potem pogoda może się zmienić. W przyszłym tygodniu ma śnieg padać. Zobaczymy, oby nie padało.